Dzisiejszy odcinek będzie podzielony na trzy części. Pierwsza będzie dla osób, które są tutaj tylko ze względu na rapsy, druga część dla osób, które są ze względu na content filmowy i na rapsy, a trzecia tylko dla osób, które przede wszystkim chcą się nauczyć filmowania. Zaczynamy! Magiczna, czekam na więcej. Dobre jest złoto, zaleciało abradabem. Trochę jak joka, zaleciało trochę starym. K44, szacunek, gościu, nie rób tego więcej. Nie przerywaj rapsów! Muszę się w końcu odnieść do tych ciągłych porównań do kalibra 44. Generalnie efekt nie jest zamierzony, oczywiście znam i szanuję, ale ja tam podobieństwa nie widzę. Myślę, że gdyby to puścić chłopakom z kalibra, też by stwierdzili, że podobieństwa nie ma. Zastanawia mnie tylko jedno. Raz jestem porównywany do Magika, innym razem do Abradaba, trzecim razem do Joki. No, nie da się być jednocześnie trzema osobami. Ty też jesteś Bogiem, tylko ty. W komentarzach zauważyłem, że coraz więcej osób pyta mnie, czy zarapuję na inny temat. Piszą, że są tutaj tylko dla rapsów. W związku z czym pomyślałem o wprowadzeniu nowego formatu, który nazwę Hylta! Jest to format, w którym planuję odpowiadać na wasze pytania i komentarze, ponieważ każdy kanał ma swoje Q&A, ale w wersji rapowanej nie wiem, czy ktoś posiada, prawdopodobnie ktoś ma, ale jeżeli coś takiego się przyjmie, to Hylta będzie formatem, w którym odpowiadam na wasze komentarze. Tylko prosiłbym, żeby te komentarze nie były zbyt długie, no bo oczywiście da się, ale musiałoby to wyglądać chyba w taki sposób. Tak jak nigdy nie dodaję komentarzy, teraz dodam specjalnie dla ciebie. Jesteś kozak, gratulacje. Nie myślałeś może, aby rapować na temat innego kontentu również? Podstawy programowania byłoby kozak ostry. W ten sposób zapada w głowie momentalnie, pewnie do końca życia już nie zapomnę o świetle punktowym, choć nigdy się tym nie interesowałem. Dziękuję jeszcze raz i powodzenia. Rymowanie? Ale jak to widzisz w rapsach? Przecież rymowanie ten temat będzie spłaszczać. Mogę odpowiedzieć na komentarzy kilka? Piszcie, komentujcie, elo, nara. Hashtag Hylta! Część druga, rapsowo-filmowa, to fragment odcinka, który poleci za tydzień, czyli teledysk o tym, jak sposób myślenia został przełożony na język filmowy. Procesy myślenia mają charakter montażu. Z pojedynczych ujęć powstają obrazy. Posłużę się przykładem. Śnieg niedawno stopniał, słuchasz ptaki, wyszło słońce, prosty wniosek, idzie wiosna. Myślimy logicznie i w ujęć kolejności, więc widz się doszukuje prawa przyczynowości. Znowu przykład, wiążę buty, potem jestem przed blokiem. Widz rozumie, że wyszedłem. Nie musi widzieć stopni ani klamek. Część trzecia, warsztaty filmowe. Zastanawiam się, czy znalazłyby się osoby zainteresowane płatnymi warsztatami, które byłyby przeprowadzane w Warszawie. Byłby to kurs trzydniowy, który miałby w sobie część teoretyczną, praktyczną w postaci nakręconego teledysku oraz byłaby to opcja z noclegiem, po to, żeby była też również możliwość zintegrowania się i poznania się między sobą ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Koszt taki warsztatów byłby to około 300 zł. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to piszcie w komentarzach. Jeżeli jesteście zainteresowani formatem Hylta, również piszcie. Za tydzień teledysk. I na dzisiaj to już wszystko.